Przykład dotyczy przedsiębiorczości, niepewności i ryzyka, więc chciałbym najpierw zacząć od przedsiębiorczości. Także przedsiębiorczość to jest takie pojęcie, które w zasadzie wszystkim się dobrze kojarzy, albo prawie wszystkim, natomiast trudno jest o jakąś jego jednoznaczną i w miarę klarowną definicję. Dobrze to obrazuje na przykład, ja przypominam sobie, że istnieje taki film na YouTubie jeszcze z końca lat 80., czyli z poprzedniego ustroju, kiedy ten reporter zaczepiał ludzi na ulicy i zadawał im właśnie pytanie, co to jest przedsiębiorczość? No i różne takie dziwne, zabawne odpowiedzi padały. Większość mówiła, że nie wie, nie zna w ogóle takiego pojęcia, ale padła jedna odpowiedź. Bardzo mi się spodobała ta odpowiedź, że przedsiębiorczość to znaczy, że na czymś komuś zależy. I biorąc pod uwagę, że to jeszcze była końcówka tego poprzedniego reżimu, tego reżimu, gdzie niejako urzędowo wręcz zjawisko przedsiębiorczości zostało zlikwidowane i zepchnięte do katakumb. No i w związku z tym można dojść do wniosku, że jeśli przedsiębiorczość to jest, to znaczy, że na czymś komuś zależy, to w tamtym reżimie nie bardzo komukolwiek na czymkolwiek zależało, jeśli chodzi o jakieś rozsądne gospodarowanie dobrami. Ale tak naprawdę nawet jeśli tacy laicy zaczepiani na ulicy nie byli w stanie podać żadnej konkretnej, przekonującej definicji, to to w sumie nie świadczy jakoś szczególnie źle o nich, bo i specjaliści zajmujący się tym tematem takiej jednoznacznej, akceptowalnej przez wszystkich definicji nie wypracowali. Raczej przedsiębiorczość można postrzegać jako pewien zbiór zjawisk powiązany z kilkoma głównymi podejściami, czy kilkoma głównymi koncepcjami, które ja chciałbym po kolei omówić. Prawdopodobnie najpopularniejsza ze wszystkich koncepcji przedsiębiorczości to jest koncepcja autorstwa Józefa Schumpetera, takiego eklektycznego ekonomisty, który miał trochę wspólnego z tą tradycją neoklasyczno-walrasowską, trochę miał wspólnego z tradycją austriacką, ale no, można powiedzieć, że tak naprawdę zachował pewną metodologiczną i intelektualną niezależność. I jak to było wspomniane we wstępnym wykładzie, on w zasadzie nieprzychylnie się odnosił do samego zjawiska powstawania jakichkolwiek szkół ekonomicznych, ale jeśli chodzi o jego wybitne i szeroko znane osiągnięcia, to jednym z największych, najbardziej znanych jest właśnie jego koncepcja przedsiębiorczości. I Schumpeter postrzegał esencję przedsiębiorczości jako innowacyjność, czy też wprowadzanie na rynek innowacji. Może dla porządku zapiszę jego nazwisko i tą właśnie koncepcję. Więc dla Schumpetera przedsiębiorca to jest ktoś, kto jest w stanie wprowadzać na rynek rozmaite innowacje, czyli na przykład nowe produkty, dotychczas nieistniejące, będące w stanie zaspokoić nowe potrzeby, albo nowe sposoby wytwarzania już istniejących dóbr, albo odkrywa jakieś nowe rynki, albo nowe źródła czynników produkcji, nowe metody organizacyjne, które pozwalają przeobrazić przedsiębiorstwa tak, żeby one były bardziej sprawnie w stanie zaspokajać potrzeby konsumentów i tak dalej. I w tym kontekście istotne jest odróżnienie inwencji naukowej od innowacji właśnie. Inwencja naukowa czy wynalazczość to nie jest to samo, co przedsiębiorczość rozumiana jako innowacyjność, bo z samego faktu, że jakiś naukowiec opracował jakiś wynalazek, czy dokonał jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o stan naszej wiedzy, zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych, to nie jest innowacja. Innowacja pojawia się dopiero wtedy, kiedy przedsiębiorca jest w stanie tego rodzaju właśnie wynalazek naukowy skomercjalizować, to znaczy uczynić go produktywnym w sensie gospodarczym, uczynić go produktywnym w zakresie właśnie albo tworzenia jakichś nowych dóbr, albo skuteczniejszego tworzenia już wcześniej istniejących dóbr i tak dalej. I Schumpeter uważał, że tak rozumiana przedsiębiorczość jest czynnikiem, który
wytrąca gospodarkę ze stanu równowagi, czyli z tego hipotetycznego stanu, w którym podaż się w sposób doskonały równoważy z popytem. No i w tej tradycji właśnie neoklasycznej, walrasowskiej, jest to jakiś taki stan doskonałości, do którego to stanu gospodarka powinna dążyć. Również to postrzega w zasadzie tradycja neoklasyczna jako pewien standard normatywny. Tymczasem istotnym wkładem Schumpetera, czy bardzo istotnym elementem tej jego koncepcji, jest wskazanie na to, że tak rozumiany stan równowagi wcale nie jest jakimś optimum, do którego powinno się dążyć, że doskonałość w tym sensie gospodarczym to jest w zasadzie nie jakiś stan rzeczy, tylko proces, do którego bezustannie dążymy. I przedsiębiorca schumpeterowski, wytrącając gospodarkę ze stanu równowagi, właśnie poprzez modyfikację tej całej konstelacji danych związanych z dostępnością rozmaitych dóbr finalnych, jak również czynników produkcji, i to z ich dostępnością rozumianą nie tylko w sensie ilościowym, ale też w sensie jakościowym, odsuwa czy też poszerza horyzont produkcyjny, a tym samym również horyzont konsumpcyjny gospodarki. I tym samym przedsiębiorca schumpeterowski cały czas wyznacza gospodarce, a tym samym społeczeństwu, które ją tworzy, nowe cele do osiągnięcia. Sprawia, że właśnie nie popadamy w jakiś taki stan tej równowagowej stagnacji, gdzie nic już nowego nie mamy do osiągnięcia, żadnych nowych celów do wyznaczenia, tylko właśnie pomaga je na bieżąco wyznaczać. Ten horyzont cały czas od nas odsuwa i wyznacza tym samym gospodarce nowe cele do osiągnięcia. Także to jest koncepcja przedsiębiorczości według Schumpetera. Druga, w zasadzie najpopularniejsza, najczęściej występująca w stosownej literaturze koncepcja przedsiębiorczości, to jest koncepcja moim zdaniem komplementarna, w sposób ścisły wobec tej koncepcji schumpeterowskiej, czyli koncepcja przedsiębiorczości według Izraela Kirchnera. Z kolei Izrael Kirchner postrzega przedsiębiorcę jako kogoś wyjątkowo spostrzegawczego, kto jest w stanie zidentyfikować rozmaite luki cenowe, czy też różne inne takie elementy tego układu gospodarczego, które sugerują, że podaż jest w niedoskonały sposób skorelowana z popytem, i jest w stanie te luki zamykać. Jest w stanie w skuteczny sposób eliminować te, jak gdyby jest w stanie na powrót zwracać gospodarkę w kierunku stanu równowagi. A więc przedsiębiorca schumpeterowski ten poszerza horyzont możliwości produkcyjnych i konsumpcyjnych gospodarki, a przedsiębiorca kirchnerowski sprawia, że znowu zaczynamy się w kierunku tego horyzontu przesuwać. Czyli może dla porządku zapiszę jego nazwisko i jedno słowo, które by najlepiej opisywało jego koncepcję przedsiębiorczości. Może należałoby powiedzieć, że przedsiębiorca tutaj jest takim czynnikiem koordynującym w koncepcji kirchnerowskiej. Schumpeter wytrąca gospodarkę ze stanu równowagi, czy już przedsiębiorca schumpeterowski wytrąca gospodarkę ze stanu równowagi, przedsiębiorca kirchnerowski na powrót gospodarkę do tego stanu przywraca. I dlatego takim paradygmatycznym przykładem przedsiębiorcy kirchnerowskiego jest na przykład arbitrażysta. Osoba, która identyfikuje różnice cenowe w odniesieniu do tego samego dobra na różnych rynkach i na przykład kupuje dane dobro nieco drożej na rynku A, potem je sprzedaje nieco taniej na rynku B, tym samym też wysyła sygnał innym, podobnym przedsiębiorcom, którzy są skłonni go imitować, i w ten sposób zamyka te luki cenowe. Także przedsiębiorcy kirchnerowscy, o ile oni są, wydaje mi się, znacznie bardziej liczni na rynku niż przedsiębiorcy schumpeterowscy, są niemniej przedsiębiorcami, no, można powiedzieć, znacznie skromniejszymi, znacznie mniej gwiazdorskimi. Tutaj już nie mamy do czynienia z takimi wielkimi nazwiskami powiązanymi z jakimiś innowacjami, które pewnie wszyscy kojarzymy.
na przykład Henry Ford, co prawda nie on wynalazł samochód, ale on opracował po raz pierwszy opłacalną metodę masowej produkcji samochodów. Ray Kroc, może mniej znane nazwisko, to jest twórca na przykład potęgi McDonalda, tej marki, jaką jest McDonald's. Nie on założył tą firmę, ale on właśnie był tym, który odkupił ją od braci McDonaldów i wytworzył tego rodzaju kulturę korporacyjną, tego rodzaju strukturę organizacyjną, która umożliwiła tej marce no, osiągnięcie takiego znaczenia i takiego rozmiaru, jaką ona ma obecnie. No i postać bardziej współczesna, na przykład Steve Jobs, czyli ktoś, kto nie był tak na dobrą sprawę ani inżynierem, ani programistą, ani grafikiem, ani projektantem, ale był osobą, która była w stanie zebrać zespół odpowiednich osób i stworzyć właśnie taką strukturę organizacyjną, w wyniku której powstał taki zestaw gadżetów, które na dzień dzisiejszy może już uznajemy jako coś, co jest bardzo mocno oswojone, ale to też jest przejaw tego, jak łatwo ten produkt wrósł w istniejącą strukturę potrzeb i w jak skuteczny sposób te rozmaite nasze potrzeby, głównie komunikacyjne, ale nie tylko, zaspokoił. Więc te wielkie nazwiska to są przykłady przedsiębiorców schumpeterowskich. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców kirchnerowskich, to tutaj już byśmy się tak łatwo tego rodzaju wielkich nazwisk nie doszukali. Bo tutaj mamy do czynienia z jednej strony właśnie z takimi imitatorami, którzy tworzą no, rozmaite substytuty, tych tańsze i bardziej szeroko dostępne substytuty tych rewolucyjnych wynalazków wprowadzanych przez przedsiębiorców schumpeterowskich, albo to są właśnie ci arbitrażyści, spekulanci giełdowi, inne osoby, które zajmują się identyfikacją rozmaitych rozbieżności cenowych na różnych rynkach i potem te rozbieżności cenowe niwelują, bo każda taka rozbieżność to jest właśnie możliwość do osiągnięcia zysku dla takiegoż przedsiębiorcy. Więc to są takie dwie najpopularniejsze koncepcje przedsiębiorczości, które ja uważam, że są komplementarne wobec siebie, doskonale się uzupełniają. Jedna to jest taka nierównowagowa koncepcja, druga to jest równowagowa koncepcja. Obie dopełniają się w taki sposób, że dają nam pewien obraz procesu rynkowego, który w zasadzie bezustannie się rozwija. Nie pozwala nam nigdy osiąść na laurach w stanie jakiejś mniej lub bardziej wyimaginowanej perfekcji, tylko umożliwia wyznaczanie coraz to nowych celów i skuteczne osiąganie tychże celów. Natomiast trzecia koncepcja przedsiębiorczości wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju wspólnym mianownikiem tych dwóch koncepcji przedsiębiorczości. I to jest koncepcja przedsiębiorczości związana z nazwiskiem ekonomisty chicagowskiego, Franka Knighta, według którego esencją przedsiębiorczości jest umiejętność przewidywania niepewnej przyszłości. Teraz, żeby wyjaśnić, co Knight ma na myśli, mówiąc, że esencją przedsiębiorczości jest przewidywanie niepewnej przyszłości, muszę coś powiedzieć na temat tego terminologicznego rozróżnienia, które właśnie Frank wprowadził, czyli rozróżnienia na z jednej strony ryzyko, a z drugiej strony na niepewność. Cóż to są najpierw, co to jest ryzyko i co to są wydarzenia ryzykowne? Wydarzenia ryzykowne to są takie wydarzenia, które są w stanie wywrzeć jakiś negatywny wpływ na nasze działania, które przynależą do jakiejś jednorodnej klasy wydarzeń i to są takie wydarzenia, których właśnie wydarzanie się w obrębie tej klasy zbliża się asymptotycznie do jakichś stałych granic. I żeby lepiej wyjaśnić, co to znaczy. Najbardziej klasycznym przykładem takich wydarzeń właśnie ryzykownych to są wydarzenia związane z wszelkiego rodzaju grami hazardowymi. Weźmy takie zdarzenie, jakim jest rzut kością. W momencie, kiedy my rzucamy kością i jest to kość dobrze wyważona, to
wszystkie te rzuty kością, wszystkie rezultaty przynależą do pewnej jednorodnej klasy. Tak? Można powiedzieć, że każdy rzut kością jest identyczny z każdym innym rzutem kością pod względem stosownych czynników. Tak? Wiemy z góry, jaka jest zawartość tej klasy rezultatów, które mogą być wynikiem rzutu kością. Wiemy, że może być ich tylko 6. I znamy też rozkład probabilistyczny tych wszystkich rezultatów. To znaczy wiemy, że prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich to jest 1/6. I to jest, i też niezależnie od tego, jak byśmy długo rzucali, niezależnie od tego, czy zdecydowalibyśmy się liczyć tylko na przykład każdy rzut, co piąty rzut, co dziesiąty rzut, to w żaden sposób by tego rozkładu prawdopodobieństw tutaj nie zmieniło. Więc w momencie, kiedy są spełnione te trzy warunki, to znaczy istnienie jakiejś jednorodnej klasy wydarzeń, fakt, że prawdopodobieństwo zdarzenia się poszczególnych wydarzeń w tej klasie się jakoś asymptotycznie zmierza w kierunku stałych granic i to, że nie można wybrać żadnego arbitralnego punktu selekcji, który zmodyfikuje ten rozkład probabilistyczny, to tam, gdzie te trzy warunki są spełnione, tam mamy do czynienia właśnie z wydarzeniami ryzykownymi. Te trzy warunki zostały opisane przez Richarda von Misesa, brata Ludwika von Misesa, który był znanym i cenionym właśnie statystykiem. I rozróżnienie, które Mises w ludzkim działaniu formułuje, rozróżnienie dla wydarzenia na tak zwany case probability i class probability, czyli prawdopodobieństwo klas i prawdopodobieństwo poszczególnych wydarzeń, jest, można powiedzieć, oparte na tej właśnie częstotliwościowej teorii prawdopodobieństwa, jaką sformułował Richard von Mises. Więc, a jak to się ma na przykład do praktyki biznesowej, radzenie sobie z takimi ryzykownymi wydarzeniami? To znaczy na przykład, że, i to jest klasyczny przykład podany przez Knighta, jeśli mamy do czynienia z producentem butelek, to ten producent butelek może na przykład wiedzieć, że no istnieje ryzyko takie, że co dziesiąta butelka produkowana przez niego pęknie. I teraz on nie musi wiedzieć, która konkretnie butelka pęknie, tylko on patrzy na całą klasę wydarzeń, jakimi są te pęknięcia butelek, czy produkcja butelek, więc może z góry oszacować jakieś konkretne powiązane z tym koszty i może je z góry włączyć w swój biznesplan. Czyli on ma właśnie do dyspozycji taki probabilistyczny rozkład tych wydarzeń, który mu z góry umożliwia odpowiednie dostrojenie kosztów, czy odpowiednie wyszczególnienie kosztów i wkomponowanie ich w swój biznesplan. I też na przykład ubezpieczeniowcy, to jest właśnie taki klasyczny przykład osób, które radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem. Jeśli na przykład oni oferują ubezpieczenie od powodzi, to nie muszą wiedzieć na przykład, które konkretne gospodarstwo domowe ucierpi z powodu powodzi, ale wiedzą, no bo powódź jest zjawiskiem naturalnym, a natura się rządzi właśnie takimi prawami, czy to deterministycznymi, czy probabilistycznymi, wiedzą, jakie jest prawdopodobieństwo, że powódź wystąpi w którymś tam obszarze kraju, dajmy na to, i w związku z tym potrafią oszacować, ile gospodarstw domowych może zostać dotkniętych powodzią w ciągu roku i to pozwala im ustalić na przykład składkę ubezpieczeniową na odpowiednim poziomie, takim, który umożliwi wypłacenie stosownych odszkodowań wszystkim tym, którzy powodzią zostaną dotknięci i mimo to cały czas pozwoli im w sposób zyskowny prowadzić swoje przedsiębiorstwo. Więc to jest ryzyko. I z tym trzeba skontrastować niepewność. Więc można powiedzieć, że o ile w przypadku ryzyka wiemy, czego nie wiemy, o tyle w przypadku niepewności nie wiemy, czego nie wiemy. Niepewność to jest cecha związana z takimi, można powiedzieć, wydarzeniami unikatowymi, z wydarzeniami, które właśnie nie przynależą do żadnych jednorodnych klas wydarzeń, tam gdzie częstotliwość występowania poszczególnych wydarzeń w tych klasach nie zbliża się do żadnych stałych granic i tak dalej. I to są przede wszystkim te wydarzenia, które przynależą do obszaru ludzkiego działania. W przypadku ludzkiego działania mamy do czynienia z działaniem wolnej woli. Ludzie modyfikują na bieżąco swoje skale preferencji, zarówno z takich, można powiedzieć, względów wewnętrznych, zarówno z tego względu, że coś tam im się odmieniło, po prostu w miarę jak dojrzewają, to zmieniają się ich gusta i smaki.
jak również wskutek tego, że gromadzą rozmaite doświadczenia, konfrontują się z różnymi sytuacjami i to też sprawia, że ich skale preferencji mogą ulec przeobrażeniu, więc tutaj zdecydowanie nie mamy do czynienia z czymś, co daje się w jakikolwiek, czy to deterministyczny, czy to probabilistyczny sposób przewidywać. I przedsiębiorcy to są właśnie ci, którzy muszą sobie radzić z niepewnością. To są osoby, które muszą przewidywać te wydarzenia, które stanowią kategorie same w sobie. Oni muszą na przykład umieć wczuć się w swoich klientów, postawić się na ich miejscu i wyobrazić sobie, czy ten produkt, który oni chcą wprowadzić na rynek, znajdzie poparcie po stronie konsumentów, czy będzie to produkt, który zdoła zachęcić ich do nabycia go, czy zaspokoi ich potrzeby, czy sprawi, że polecą go oni swoim znajomym i tak dalej. Więc tutaj przedsiębiorca musi wykazywać pewnego rodzaju umiejętności psychologiczne, czy też umiejętności empatyczne. Przedsiębiorca musi umieć rozumieć się na ludziach. W momencie, kiedy on kompletuje swój zespół, to on też musi umieć oszacować potencjał produkcyjny poszczególnych osób. Musi wyobrazić sobie w sposób taki kreatywny, umiejętny, jak w obrębie jakiej oprawy takiej organizacyjnej i instytucjonalnej, w obrębie jakiej kultury korporacyjnej poszczególne osoby będą w stanie w pełni zrealizować swój produkcyjny potencjał, więc przedsiębiorca musi posiadać też coś, co Hayek określił mianem wiedzy związanej ze szczegółowymi okolicznościami miejsca i czasu, czy też tak zwanej wiedzy utajonej, czyli właśnie wiedzy, która się nie daje w łatwy sposób werbalizować, wiedzy, która nie jest wiedzą akademicką, tylko wiedzą powiązaną z konkretnymi doświadczeniami, związanymi z poruszaniem się w pewnym konkretnym kontekście, z umiejętnością uruchamiania wyobraźni, z umiejętnością uruchamiania kreatywności i tak dalej. Przedsiębiorca musi, jako że on jak gdyby posiada ten swój unikatowy osąd co do tego, jak rozwiną się rozmaite procesy rynkowe dotyczące tego, jak będzie wyglądała przyszłość, to w związku z tym on często musi mieć też odwagę do tego, żeby iść pod prąd utartych poglądów, utartych opinii. Jeśli na przykład przywołać tych przedsiębiorców, którzy działali na rynku nowych technologii, to tam bardzo często to widać. W momencie, kiedy się odbywała rewolucja komputerów osobistych, to przecież z tych pionierów tejże rewolucji, tak opinia publiczna, w tym również eksperci do spraw informatyki, śmiali się, po co komu jest komputer w domu. Wiadomo, że komputer to jest taka ogromna cegła, która stoi w jakimś tam instytucie badawczym i wykonuje jakieś skomplikowane obliczenia. Po co miałby ktoś z czegoś takiego korzystać w warunkach domowych? Kiedy wspomniany przeze mnie Jobs wprowadzał na rynek swoje gadżety rozmaite, na przykład iPhone'a, to też osoby stojące na czele takich dobrze ustabilizowanych, dobrze ukorzenionych firm informatycznych, technologicznych, takich jak Microsoft, śmiali się z niego, twierdzili, że to jest jakaś tego rodzaju gadżety, to jest jakaś fanaberia, która nikogo nie zainteresuje i tak dalej. A czasem się okazuje, że takie fanaberie rzeczywiście mało kogo interesują. Na przykład te okulary googlowskie się okazały póki co nie wypałem. Także dokonywanie takich osądów przedsiębiorczych, utrafianie w gust konsumentów, gromadzenie odpowiednich zespołów, które są w stanie wytworzyć jakiś produkt, który utrafi w gust konsumentów, to jest coś niesłychanie trudnego, wymagającego całego zbioru różnych umiejętności i przymiotów charakteru, o których już wspominałem, takich jak wyobraźnia, empatia, kreatywność, umiejętność, odwaga, czyli umiejętność pójścia pod prąd utartych opinii i tak dalej. I dlatego jest to zjawisko tak rzadkie, stosunkowo rzadkie. Przy czym, jak już wspominałem, jest to wspólny mianownik tych dwóch wymienionych przeze mnie wcześniej koncepcji. Zarówno przedsiębiorca Schumpeterowski musi umieć w tym właśnie sensie przewidywać niepewną przyszłość. Z samego faktu, że on wprowadza na rynek jakąś innowację, nie wynika, że ta innowacja spotka się z poklaskiem konsumentów. Sam fakt innowacyjności danego produktu tego w żaden sposób nie gwarantuje.
Ale przedsiębiorca kirchnerowski, czyli ten koordynator, też musi się mierzyć z niepewnością. Nawet jeśli mamy do czynienia z jakimś arbitrażystą, spekulantem, który dokonuje pewnej krótkoterminowej transakcji, nabywa na rynku A dane dobro nieco drożej niż inni po to, żeby na rynku B sprzedać je nieco taniej, a i tak zainkasować ten czysty zysk wynikający z różnicy cenowej. On też nie wie, czy w momencie, kiedy on będzie gotów sprzedać dane dobro na rynku B, to czy ktoś na przykład nie okaże się szybszy od niego, albo czy w międzyczasie nie zmienią się gusta i smaki konsumentów na rynku B. Nawet jeśli to jest pomiędzy tym transakcją kupna i sprzedaży jest bardzo niewielki wycinek czasowy, to mimo wszystko ludzkie działanie z definicji jest zjawiskiem rozciągniętym w czasie. Pomiędzy jego podjęciem a jego zakończeniem zawsze znajdujemy jakiś upływ czasu, a każdy upływ czasu już otwiera tą przestrzeń, w którą wkrada się niepewność właśnie i w związku z tym naraża przedsiębiorcę na potencjalne straty, nieponoszenie których wymaga właśnie uruchomienia tych wszystkich bardzo rzadkich umiejętności, o których wcześniej wspomniałem. Także tyle może na temat rozróżnienia na ryzyko i niepewność. Teraz chciałbym jeszcze opisać różnicę pomiędzy pojęciem przedsiębiorczości, czy też przedsiębiorcy, a dwoma stosunkowo blisko spokrewnionymi pojęciami, które często się ich używa zamiennie, co w mowie potocznej może jest wybaczalne, ale w takim bardziej technicznym, ślejszym tego słowa znaczeniu, to jednak te rozmaite terminy mają swoje bardzo konkretne techniczne znaczenia. Więc ja chciałbym tutaj najpierw porównać przedsiębiorcę z menedżerem, a potem z kapitalistą. Więc najpierw powiem coś na temat różnicy pomiędzy przedsiębiorcą a menedżerem. Otóż menedżer jest na dobrą sprawę konkretnym typem pracownika najemnego. A więc ten typ przychodu, jaki on otrzymuje, to jest płaca. A płaca ma to do siebie, że może być większa albo mniejsza. W najgorszym razie może być zerowa, w momencie, kiedy taki menedżer nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków i zostanie zwolniony, ale nigdy nie może być ujemna. I to wynika z tego, że u menedżera nie mamy do czynienia ze sprawowaniem funkcji właścicielskiej. Menedżer w przeciwieństwie do przedsiębiorcy właśnie nie jest właścicielem tych aktywów, którymi zarządza i którymi zawiaduje. On jedynie zawiaduje pewnymi aktywami właśnie z polecenia tego ostatecznego właściciela, jakim jest przedsiębiorca. I w związku z tym, jak już powiedziałem, ten konkretny typ przychodu, jaki utrzymuje menedżer, to jest płaca, która może być większa albo mniejsza, w najlepszym razie dodatnia, w najgorszym razie zerowa. Natomiast ten typ przychodu, jaki otrzymuje przedsiębiorca, to jest nie płaca, tylko zysk. I tutaj już widzimy, że właśnie z faktu, że przedsiębiorca jest tym, który zawiaduje rozmaitymi aktywami w warunkach niepewności, ale z pozycji właścicielskiej, on jest ich właścicielem, to on, w przeciwieństwie do menedżera, może w cudzysłowie uzyskać przychód ujemny, jeśli będzie błędnie nimi zarządzał, jeśli nie będzie zarządzał nimi tak, że one będą w ramach rachunku ekonomicznego właśnie wychodziły w bilansie na plus. Także w przeciwieństwie do menedżera, którego przychód w najgorszym razie może spaść do zera, przedsiębiorca może ponosić straty. Ujemny przychód przedsiębiorcy nazywamy stratą. Także drugą stroną tego medalu, jakim są zyski, są straty. I możliwość ponoszenia strat wynika właśnie z tego, że przedsiębiorca jest tym ostatecznym nie tylko decydentem, nie tylko zarządcą, ale też właścicielem, kimś, kto musi skonstruować kapitałową strukturę produkcji. I do pewnego stopnia może oddelegować pewne zadania na barki menedżera, ale to on sam odpowiada za dobór menedżerów. I jeśli menedżer będzie działał w sposób niegospodarny, to do obowiązków przedsiębiorcy należy, żeby go zwolnić i zastąpić kimś lepszym, albo samemu zająć jego miejsce, ponieważ w innym razie te dobra, te aktywa, które on posiada, będą tracić na wartości. On będzie wtedy ujemny przychód otrzymywał. I w związku z tym widzimy też, że perspektywa czasowa przedsiębiorcy i menedżera jest inna.
jako że menedżer nie jest właścicielem aktywów, którymi zawiaduje, to on jest znacznie bardziej narażony na to, że przyjęta przez niego perspektywa będzie perspektywą krótkoterminową. On na przykład może uznać, że on może dokonać jakichś stosunkowo bardziej ryzykownych operacji na tych aktywach, które posiada, bo na przykład z tym jest, jeśli wypracuje krótkoterminowy, nieco większy przychód, to z tym jest związany jakiś bonus, więc tak się stanie, jeśli te jego ryzykowne przedsięwzięcia zaprocentują. Natomiast jeśli się one okażą, jeśli się zakończą niepowodzeniem, no to w najgorszym razie on zostanie odsunięty od swojej funkcji, czyli nie dostanie żadnego bonusu i wręcz jego przychód spadnie do zera. Więc jemu się może opłacać podejmowanie tego rodzaju ryzykownych przedsięwzięć, bo on nie musi dbać o długoterminową wartość kapitałową tych aktywów, którymi zarządza. Właśnie dlatego, że nie jest ich właścicielem. Bo z funkcji właścicielskiej wypływa to, że jesteśmy w stanie czerpać profity z posiadania danych aktywów praktycznie w nieskończoność. Tak? Do śmierci albo nawet dłużej niż do śmierci, bo jako właściciele możemy naturalnie przekazać swoim wybranym przez siebie potomkom te aktywa. Tak jest w przypadku przedsiębiorcy, który jest, powiedziałem, z definicji właścicielem, a nie jest tak w przypadku menedżera. I w związku z tym powstała pewna bardzo interesująca teza w latach 30. XX wieku, tak zwana teza Berlego-Minsa, która głosiła, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużym rozproszeniem akcjonariatu w spółkach giełdowych, tam funkcja właścicielska odrywa się od tej funkcji kontrolnej. To znaczy tam udziałowcy, czyli ci przedsiębiorcy właśnie, rozumiani jako właściciele, mogą mieć inne cele niż menedżerowie, którzy w ich imieniu zarządzają tymi aktywami. Bo udziałowcy mogą mieć na celu powiększanie właśnie długoterminowej wartości kapitałowej tych aktywów. Natomiast przedsiębiorcy mogą mieć motywację do tego, żeby właśnie podejmować jakieś nadmiernie ryzykowne działania, ponieważ to się będzie wiązało z możliwością zainkasowania jakiejś premii. A jeśli im się nie uda i będzie się to wiązało z obniżeniem wartości kapitałowej tych aktywów, to trudno, bo to i tak nie jest ich własność. Także może ja zapiszę tą nazwę tej tezy. Teza Berlego-Minsa od nazwisk dwóch jej twórców. Więc można by powiedzieć, że w przypadku tej tezy Berlego-Minsa mamy problem, tak zwany problem działania zbiorowego u akcjonariuszy. Ich cele są zbyt rozproszone i też zbyt rozproszone są potencjalne zyski związane z tym, że oni będą jakoś w stanie tych menedżerów utemperować. Więc mamy tutaj, można powiedzieć, przedsiębiorczy problem związany z koniecznością zapewnienia danej spółce akcyjnej odpowiedniego poziomu przedsiębiorczości. I istnieje wiele rozwiązań tego problemu, wbrew temu, co zdawali sugerować Berle i Mins. Nie jest tak, że ci udziałowcy są zdani na łaskę albo niełaskę przedsiębiorców. Po to oni na przykład mogą powołać radę nadzorczą, żeby odpowiednio skonstruować tą strukturę wynagrodzeń u menedżerów, na przykład ustalić, że ten bonus się na przykład będzie pojawiał po paru latach, co jest w stanie skłonić przedsiębiorców do podejmowania nieco bardziej długoterminowych, długofalowych, a tym samym mniej ryzykownych działań. Mogą na przykład wymusić na menedżerach, żeby oni właśnie też stali się przedsiębiorcami sensu stricte, poprzez wymuszenie na nich nabycia jakichś udziałów w tej spółce, której aktywami oni zarządzają, po to właśnie, żeby to też potencjalnie wydłużyło ich horyzont czasowy. A stosunkowo najciekawszym tego rodzaju rozwiązaniem jest groźba tak zwanego wrogiego przejęcia. Na przykład pewnie znany jest Państwu film Wall Street, którego bohaterem był niejaki Gordon Gekko i on był nazywany tak zwanym corporate raiderem, piratem korporacyjnym. Taki jest to nieco romantyczny termin, sugerujący jakby on jakiegoś abordażu dokonywał. Ale tak naprawdę ci piraci korporacyjni, którzy dokonują tych wrogich przejęć, spełniają w kontekście tej tezy Berlego-Minsa bardzo istotną funkcję. Bo to są właśnie te osoby, które są w stanie pomóc
udziałowcom danej spółki publicznej rozwiązać ten problem działania zbiorowego. Proponują im na przykład, żeby sprzedać im odpowiednio wiele udziałów, żeby oni uzyskali tą jakąś potężną kompetencję decyzyjną, żeby stali się dużym i znaczącym udziałowcem i w związku z tym byli w stanie wyczyścić jakąś błędnie funkcjonującą spółkę poprzez odwołanie bieżącego zarządu i zastąpienia go jakimś innym zarządem. I w związku z tym trzeba mieć na uwadze, że nie, jak się tak mówi w takim potocznym kontekście o tych wrogich przejęciach, to w sumie nie wiadomo, z czyjego punktu widzenia one są wrogie. One zdecydowanie nie są wrogie z punktu widzenia udziałowców, i one zdecydowanie nie są wrogie z punktu widzenia tych, którzy dokonują tychże przejęć, niemalże z definicji, tylko one są wrogie z punktu widzenia tego niegospodarnego zarządu, który z uwagi na właśnie swój nadmiernie krótki horyzont czasowy, czy z uwagi na jakąś niedbałość, na zbyt takie kumplowskie, nepotystyczne relacje pomiędzy właśnie członkami zarządu, nie są w stanie dbać w sposób należyty o długofalową wartość kapitałową danej spółki. W związku z tym to wrogie przejęcie jest elementem właśnie tego procesu przedsiębiorczego, którego celem jest dbanie o należytą jakość zarządzania w firmie. Także jest to jak najbardziej zjawisko pozytywne, pomimo że jeśli ktoś nie bardzo rozumie, na czym to zjawisko polega, to ta nazwa wrogie przejęcie może go nieco zmylić. Także może tyle na temat różnicy pomiędzy przedsiębiorcą a menedżerem. Teraz chciałbym parę słów powiedzieć na temat różnicy pomiędzy przedsiębiorcą a kapitalistą. Więc wymieniłem wcześniej kilka różnych typów przychodu, które związane są z pełnieniem rozmaitych funkcji gospodarczych. Mówiłem, że menedżerowie to są pracownicy najemni, którzy w związku z tym otrzymują pensję. Przedsiębiorcy to są ci ostateczni właściciele, którzy zawiadują rozmaitymi aktywami w warunkach niepewności, więc oni uzyskują zysk albo stratę. Natomiast kapitaliści to są te osoby, które obniżają swoją preferencję czasową. Nie było mnie na poprzednim wykładzie, więc nie jestem pewien, czy była tam o tym mowa, ale jako że wykład był o kapitale, to przypuszczam, że była też mowa o preferencji czasowej, czyli tym, jak wartościujemy dobra teraźniejsze względem dóbr przyszłych. Więc kapitaliści to są ci, którzy obniżają, mają stosunkowo niską preferencję czasową, więc to są osoby, które nie szukają takiej natychmiastowej gratyfikacji, to nie są osoby, które przejadają wszystko to, co zarobią, tylko to są osoby, które oszczędzają część tego, co zarobią, po to, żeby te oszczędności zaprocentowały. Jako że jak gdyby logicznie koniecznym elementem ludzkiego działania jest dodatnia preferencja czasowa, to znaczy fakt, że my zawsze preferujemy zaspokoić swoje potrzeby wcześniej niż później, to taki kapitalista w momencie, kiedy on odracza konsumpcję, to może to zrobić tylko wtedy, jeśli nagrodą za odroczenie konsumpcji będzie możliwość zaangażowania się w większą konsumpcję w przyszłości. Więc istnieje pewna różnica pomiędzy wartością dóbr teraźniejszych i dóbr przyszłych. Więc jeśli on gromadzi jakiś kapitał finansowy i go potem komuś użycza, to on liczy, że dostanie potem ten kapitał z powrotem z pewnym naddatkiem, który nazywamy procentem. Więc ten typ przychodu, który otrzymuje kapitalista, to jest procent. To jest właśnie wynagrodzenie za obniżenie swojej preferencji czasowej, za odroczenie bieżącej konsumpcji. I istnieje taki eksperyment myślowy, taka hipotetyczna konstrukcja, która właśnie została zaproponowana, opisana przez Ludwika von Misesa, tak zwana gospodarka jednostajnie funkcjonująca. I ten właśnie konstrukt myślowy ma na celu umożliwienie nam na rozróżnienie analityczne na przedsiębiorców i na kapitalistów. To jest taki stan rzeczy zupełnie nierealistyczny, bo pomimo że podejście austriackie nazywamy podejściem przyczynowo-realistycznym, to mimo to Austriacy wtedy, kiedy znają właściwe zastosowanie tego rodzaju konstruktów, to również się posługują czasami konstrukcjami nierealistycznymi po to, żeby na bazie analogii opisywać świat realny i realnie następujące w nim procesy gospodarcze. A więc jednym z takich nierealistycznych konstruktów równowagowych jest właśnie tak zwana gospodarka jednostajnie funkcjonująca. I to jest taki hipotetyczny, zupełnie nierealistyczny świat, w którym zniknęła wszelkiego rodzaju niepewność. Właśnie tak rozumiana, jak ja ją wcześniej opisałem. Czyli to jest taki świat, w którym dane rynkowe
nie tyle są zamrożone i się nie zmieniają, ale zmieniają się w zupełnie taki jednostajny, doskonale przewidywalny, quasi-mechaniczny, quasi-robotyczny sposób. Więc tam produkcja, konsumpcja, oszczędności, inwestycje przyjmują stały kształt. Gusta i smaki konsumentów albo się zupełnie nie zmieniają, albo się zmieniają w całkowicie przewidywalny sposób, na przykład zgodnie z porami roku. Możliwości technologiczne, no te są zamrożone. Nie ma tam w ogóle żadnych innowacji w rozumieniu schumpeterowskim. Dostępność czynników produkcji też zmienia się w zupełnie przewidywalny, quasi-mechaniczny sposób. I teraz zwróćmy uwagę. W takim świecie nie ma żadnego miejsca dla przedsiębiorców, ponieważ tam żaden przedsiębiorca nie ma żadnego pola do popisu. Jako że te dane tego świata zmieniają się w sposób zupełnie robotyczny, mechaniczny, przewidywalny, deterministyczny, tam żaden przedsiębiorca nie jest w stanie tej swojej przewagi konkurencyjnej w żaden sposób okazać, bo tam nie ma nic do przewidywania, tam na nic w takim świecie się nie przydadzą te właśnie jego specyficzne cechy, takie jak jakaś taka psychologiczna umiejętność wczucia się w klienta, jakaś taka empatia stosowna, umiejętność lepszego niż inni rozpracowywania potencjału produkcyjnego swoich współpracowników, żadna kreatywność się tam na nic nie zdaje i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym świecie przedsiębiorców nie ma. Ale to nie znaczy, że w tym świecie nie ma kapitalistów. Kapitaliści w tym świecie dalej są, ponieważ nawet w takim świecie, z którego całkowicie została wyrugowana niepewność, ludzie wciąż mogą się różnić pod względem swoich horyzontów czasowych. Jedni mogą mieć stosunkowo wyższą preferencję czasową, inni mogą mieć stosunkowo niższą preferencję czasową. Ci, którzy mają stosunkowo wyższą, to są pracownikami najemnymi, którzy obstają przy tym, żeby wypłacać im na bieżąco pensje, które oni mogą natychmiast skonsumować. Natomiast kapitaliści to są ci, którzy będą mieli nawet w tego rodzaju świecie stosunkowo niższą preferencję czasową i będą odraczać konsumpcję, dostarczać, gromadzić fundusze na zakup czynników produkcji po to, żeby po zakończeniu, jak gdyby z powodzeniem danego procesu produkcyjnego i sprzedaniu stosownych dóbr, mogli otrzymać ten naddatek w postaci procentu. Więc taki jest cel wprowadzenia tej tak zwanej gospodarki jednostajnie funkcjonującej. Ona nam umożliwia analityczne odróżnienie tej funkcji rynkowej, jaką jest funkcja przedsiębiorcy, i tej funkcji, jaką jest funkcja kapitalisty. I ostatnia już zupełnie rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, że o ile rzeczywiście tutaj w teorii ekonomii możemy sobie takie ścisłe analityczne rozróżnienie poczynić, o tyle w świecie realnym te dwie role do pewnego stopnia się w sposób konieczny zazębiają. Innymi słowy, każdy przedsiębiorca jest w jakimś stopniu kapitalistą, a każdy kapitalista jest w jakimś stopniu przedsiębiorcą. Każdy kapitalista jest w jakimś stopniu przedsiębiorcą, ponieważ kiedy on użycza komuś tego zgromadzonego kapitału, to on też musi umieć przewidzieć niepewną przyszłość w tym sensie, że musi użyczać tego kapitału osobom, które okażą się produktywne, które będą w stanie spłacić swój dług wobec kapitalisty z naddatkiem, a nie osobom, które te pieniądze stracą, które te pieniądze, brzydko mówiąc, przeputają. Więc kapitalista, dobierając tych, którym chce użyczyć swojego kapitału, i wykorzystuje tę funkcję przedsiębiorczą, jaką jest właśnie umiejętność przewidywania niepewnej przyszłości. Natomiast każdy przedsiębiorca jest kapitalistą w tym sensie, że angażuje się w jakiś stosunkowo długofalowy i kapitałochłonny proces produkcyjny. I w związku z tym każdy przedsiębiorca ma stosunkowo niższą preferencję czasową niż na przykład pracownicy najemni, jakich on zatrudnia. Począwszy od jakiegoś najbardziej szeregowego pracownika, a skończywszy właśnie na menedżerach, którzy, jak powiedziałem, pomimo tego, jak kluczową rolę w zawiadywaniu aktywami w obrębie danego przedsiębiorstwa pełnią, to też są pracownikami najemnymi. W związku z tym ich preferencja czasowa, ich horyzont czasowy może być stosunkowo krótsza w stosunku do horyzontu czasowego przedsiębiorców. A więc każdy przedsiębiorca jest również kapitalistą, tym właśnie, który musi przyjmować perspektywę długofalową, liczyć na gratyfikację dopiero w przyszłości, kiedy mu się uda zamknąć cały proces produkcyjny i z powodzeniem sprzedać te finalne dobra, które są rezultatem tego procesu produkcyjnego. Także podsumowując, istnieje istotne analityczne rozróżnienie na czystego kapitalistę i czystego przedsiębiorcę, na przykład w tej gospodarce jednostajnie funkcjonującej takie czyste typy występują.
Natomiast jako, że nie żyjemy w tym świecie gospodarki jednostajnie funkcjonującej, tylko w świecie niepewności, to z tego wynika, że w praktyce zawsze następuje jakieś zazębienie się roli przedsiębiorcy i kapitalisty. Także myślę, że nie mam już czasu, żeby poruszać więcej wątków, także tutaj się zatrzymam. Dziękuję za uwagę i zachęcam do ewentualnej dyskusji. Odnośnie tej modelu gospodarki jednostajnie funkcjonującej. Tak. Ja rozumiem, to jest ten model gospodarki, w której nie występują żadne różnice, które mogą przedsiębiorcy jakoś jakby dostrzegać i na ich bazie na przykład uzyskiwać zysk. Tak. Tak, więc w tym momencie w zasadzie, czy to jest też ten model, w którym w zasadzie zanika system cel? Bo ceny są niepotrzebne, skoro nie przewidujemy żadnych zysków, to możemy zaplanować swoją działalność. To co mi się spisał, że możemy zaplanować swoją działalność na nieskończoną przyszłość, bo wiemy w każdym momencie, jakie będziemy mieć dostępne środki do wykorzystania, jakie dobra, i w związku z czym możemy się bezpośrednio wymieniać, nie korzystając z żadnych grupy tych pośrednich. To jest trochę inny. To znaczy system cenowy dalej występuje, tylko że tam ceny tak naprawdę nie pełnią tej roli umożliwiającej nam dokonywanie rachunku ekonomicznego. Bo co to jest rachunek ekonomiczny w tym pełnym tego słowa znaczeniu? To jest jak gdyby branie bieżących kosztów, które wynikają z tego bieżącego systemu cenowego, odnoszenie ich do jakichś przyszłych antycypowanych cen, no i patrzenie, czy jest jakaś różnica między jednymi a drugimi, która by była naszym ewentualnym zyskiem. Ale jako, że tutaj nie mamy tych zmian tak, tylko że tutaj nie ma tej niepewności przyszłości, te ceny są zamrożone, no to okej, ten system, ta struktura cały czas istnieje, ta jakaś taka jednorodna skala wartości wymiany, do której my sprowadzamy rozmaite dobra i usługi, i w związku z tym to jest system, który jest w stanie przyjąć odpowiednio zaawansowaną formę, to nie jest system barterowy, no ale to jest taki instrument księgowy na dobrą sprawę, tak? Także to są takie quasi ceny, można powiedzieć. To nie są ceny w tym pełnokrwistym tego słowa znaczeniu. I to jakby to moje pytanie jeszcze się nie skończyło. To znaczy, bo chodzi o to, że jakby w tej gospodarce jednostajnie funkcjonującej ma być miejsce na kapitalistów, a ma nie być miejsca na tak. przedsiębiorców. Ale zastanawiam się, że w tym momencie, jeżeli zlikwidujemy istnienie zysku, to w tym momencie, jeżeli założyliśmy też, że nie następują innowacje, czyli nie możemy dokonywać w zasadzie żadnego tego pogłębiania, poszerzania kapitałowej struktury produkcji, bo potrzebowalibyśmy na przykład stworzyć jakieś nowe maszyny lepsze, które pozwoliłyby nam idealnie produkować. Tak. To teraz tak, kapitalista, jego rolą jest faktycznie powstrzymanie jego konsumpcji, żeby zaoszczędzić, żeby móc zainwestować, żeby móc rozbudować tą strukturę produkcji, dzięki czemu więcej wyprodukuje w przyszłości, tak? Nie, bo jak powiedziałem, tam nie ma tak na dobrą sprawę akumulacji kapitału. No, tak, ale skąd się weźmie w takim razie ta większa konsumpcja w przyszłości, skoro nie ma możliwości zgromadzenia kapitału? Ale czy kapitał się zużywa, więc on ma rolę powstrzymywania konsumpcji kapitału. Okej, okay, czyli tylko chodzi o to, że jeżeli on ma, nie istnieje ta funkcja przedsiębiorcza, ale nie pozwala nam uzyskać zysku i nie możemy też stworzyć nowego kapitału, to nie możemy... Ale jest potrzebna jakaś wyspecjalizowana klasa, która będzie gromadziła fundusze na odnawianie istniejącej struktury kapitałowej. Okej, tylko chodzi o to, że skąd się weźmie ta większa wydajność, która wyniknie z powstrzymania się od konsumpcji? No to jest tylko model. Nie musi wynikać żadna większa wydajność. On po prostu, to jest ten naddatek, który on otrzymuje w zamian za obniżenie swojej preferencji czasowej. Bo to jest ta feterowska wizja procentu, a nie ta bombawerkowska, bo to u bombawerka procent wynikał ze zwiększonej technicznej produktywności tych bardziej okrężnych kapitałochłonnych procesów produkcyjnych. To jak tak rozumieć procent, to rzeczywiście tutaj nie ma na to miejsca, ale ja mówiłem o tej wersji stopy procentowej według Franka Fetera, którą Mises zapożyczył. Wbrew pozorom Mises nie wziął od bombawerka, tylko od Fetera wizję procentu. Tam, gdzie ona wynika właśnie z tego dyskonta czasowego. Ja bym prosił tak podkreślić, bo ja zrozumiałem w końcu, taka główna różnica między przedsiębiorcą a kapitalistą.
kapitalista to jest osoba, która ma stosunkowo większy horyzont czasowy. Ona nie konsumuje natychmiast tych wszystkich uzyskanych przez siebie zasobów, tylko użycza ich komuś innemu. Więc kapitalista, można powiedzieć tak najbardziej prosto rzecz ujmując, to jest ktoś, kto wyraża odpowiedni poziom cierpliwości. Tak by na przykład było w tym świecie gospodarki jednostajnie funkcjonującej, gdzie przyjmowanie roli kapitalisty nie byłoby obciążone żadną niepewnością. A przedsiębiorca to jest ktoś, kto musi przewidzieć, w jaki sposób się będą w czasie kształtowały zmiany w konfiguracji danych rynkowych. Więc może można powiedzieć, że kapitalista, taki sztandarowy przykład kapitalisty, to jest ktoś, kto pieniądze na lokacie bankowej odkłada. Ma swój kapitał, powierza go bankowi, mówi, niech bank tym obraca, to tam procent jest stosunkowo niewielki, więc zminimalizowany jest właśnie ten wymiar niepewnościowy i tak dalej. To jest kapitalista. A przedsiębiorca, taki najbardziej paradygmatyczny, to jest ktoś, kto stoi na czele przedsiębiorstwa właśnie, czyli jakiegoś zbioru aktywów i inicjuje, jak gdyby buduje kapitałową strukturę produkcji, tworzy pewne dobra, co do których uważa, że w przyszłości będzie na nie zapotrzebowanie. Tak? No, na przykład te osoby, które wymieniłem, jakiś Ford czy Jobs, to są przykłady przedsiębiorców właśnie. Przy czym trzeba mieć świadomość, że mówię, to jest takie analityczne rozróżnienie, ale każdy z nich musi jakoś łączyć te dwie role, prawda? Bo jeden i drugi musi mieć stosunkowo niską preferencję czasową i jeden i drugi musi w jakimś stopniu umieć przewidywać niepewną przyszłość, jeśli chce odnieść sukces na tym polu, a nie stracić tych posiadanych przez siebie zasobów. Ale to jest coś, co mi wyobrazić przedsiębiorca, który nie jest kapitalistą, a policza kapitalisty. Tak, ale to też go czyni kapitalistą. No w sumie, czy nie jest tak, że każdy przedsiębiorca jest kapitalistą, a nie każdy kapitalista jest przedsiębiorcą? Nie, do tego się... Nie, myślę, że każdy kapitalista jest tylko w tym stanie gospodarki jednostajnie funkcjonującej można być kapitalistą, nie będąc przedsiębiorcą. Ale tak to nawet ktoś, kto odkłada na jakąś lokatę bankową pieniądze, to w jakimś minimalnym stopniu to go czyni przedsiębiorcą, bo on musi liczyć się z tą niepewnością, że bank zbankrutuje, ktoś mu ukradnie i tak dalej, i tak dalej. Ale w minimalnym, to jest kwestia takich... Tak, Słucham. Pozwolę sobie zapytać, jakich wątków jeszcze nie zdążyłeś poruszyć? Jakich wątków nie zdążyłem poruszyć? Na przykład no innych koncepcji równowagi u Misesa. Czy w ogóle... albo na przykład jeszcze miałem ochotę powiedzieć o tym tak zwanym prekariacie, tak? Czyli właśnie to rzekomo o tych, którzy są skonfrontowani z niepewnością przyszłości i zasugerować, że jedynym prawdziwym prekariatem są przedsiębiorcy właśnie, a nie pracownicy najemni. Pracownicy najemni mają jakieś tam, mają jakieś swoje talenty, jakieś mają swoje możliwości produkcyjne, więc oni w jakimś sensie się mierzą z niepewnością przyszłości, ale w takim sensie bezpośrednim, a w tym sensie ostatecznym, to do przedsiębiorcy należy, żeby jakoś je właśnie produktywnie wykorzystać, tak? Żeby zebrać odpowiednią grupę ludzi, odnaleźć w nich jakiś potencjał produkcyjny, zastanowić się, w jaki sposób ich można wykorzystać po to, żeby oni jakąś twórczą rolę spełniali, wytwarzali jakieś dobra i usługi, na które będzie w przyszłości zapotrzebowanie, tak żeby to w ramach właśnie rachunku ekonomicznego dało się domknąć. To na nich spoczywa rola przewidywania niepewnej przyszłości. Więc można powiedzieć, że a pracownicy najemni są właśnie w relatywnie najmniejszym stopniu z nią skonfrontowani. No mogę jeszcze tak ostatecznie, bo co do kapitalisty i przedsiębiorcy, to kapitalista to jest taka osoba, która kapitał tworzy, a przedsiębiorca to jest osoba, która kapitał pomnaża. Tak? No nie do końca, no bo kapitalista też pomnaża kapitał, tak? Tylko... Tak, właśnie, że kapitalista sobie uzbierał jakąś tą sumkę, na przykład 5 złotych, on dostarcza kapitału, a natomiast przedsiębiorca musi go wykorzystać w taki sposób, żeby on rzeczywiście zaczął procentować. Tak, natomiast
kapitalista też pomnaża kapitał w tym sensie, żeby wybrać właściwie te miejsca, gdzie go zainwestuje, żeby wybrać, gdzie go pomnoży. A do tych akcjonariuszy, powiedzmy, to są kapitaliści, a to nie są przedsiębiorcy, te fary. To są przedsiębiorcy, dlatego że do nich należy, jeśli oni, a w większości, większość akcjonariuszy nie sprawuje bezpośredniej roli zarządczej w odniesieniu do aktywów zawartych w obrębie danego przedsiębiorstwa, tylko w ramach specjalizacji i podziału pracy oni wybierają jakichś menedżerów, którzy się tam zajmują. I wybór tych menedżerów no, jest niesłychanie istotną rolą przedsiębiorczą, taką ostateczną rolą przedsiębiorczą, prawda? Więc my Tak, a jaki oni mają realny wpływ na to? Bo to oni nie powołują de facto rady nadzorczych w wielkich spółkach. No jakaś część akcjonariuszy powołuje, no bo kto inny? Tak, ci większościowi. 2% Apple, to tak. Nic nie powoła. Tylko sobie pracuje ten kapitał. Tak naprawdę. No jest oczywiście pewne spektrum, tak? No, który jest tam już uzależniony od wewnętrznej polityki danej spółki, co tam wolno jakiemuś drobnemu akcjonariuszowi. No pewnie wolno każdemu z nich pojawić się na walnym zebraniu i wyartykułowanie jakiejś opinii swojej na temat tego, co należy zrobić. No, każdy, nawet najdrobniejszy akcjonariusz może stać się tak zwanym aktywistą przedsiębiorczym, to znaczy może zacząć publikować swoje opinie, rozpowszechniać swoje opinie. Jeśli one są odpowiednio merytorycznie uargumentowane, to mogą odnieść jakiś skutek, mogą przemówić do rozsądku przedsiębiorcom, mogą tam wysłać jakiś sygnał ewentualnym zewnętrznym dostarczycielom kapitału, którzy wtedy też prawda, postanowią podjąć jakieś kroki mające na celu wymuszenie stosownej dyscypliny wśród zarządu i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby można ich tak było dezawuować, choć oczywiście istnieje tutaj pewne spektrum i jakiś tam drobny, maleńki akcjonariusz może bardzo niewiele, jeśli chodzi o wywieranie takiego bezpośredniego wpływu, choć jeśli chodzi o wywieranie takiego wpływu pośredniego, jaki właśnie opisałem, to może równie wiele co inni, jeśli sama merytoryka będzie przemawiać za jego, powiedzmy, zdaniem czy za jego opinią, a większościowi akcjonariusze mogą oczywiście bardzo dużo. Tutaj jest ich bezpośrednia, najistotniejsza, kluczowa rola w monitorowaniu i dyscyplinowaniu zarządu. Państwo jako właściciela. Oj, to jest taka wewnętrznie skonfliktowana, dosyć spora literatura na temat tak zwanej politycznej przedsiębiorczości. Tak? Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie można mówić o żadnej politycznej przedsiębiorczości, ani o żadnej przedsiębiorczości po stronie państwa, z tego prostego względu, że na ogół tak, państwo nic nie posiada. Tylko twierdzi, że jest jakimś takim mandatariuszem w imieniu społeczeństwa, narodu i tak dalej, tak? Że tutaj tam mamy tylko tych tymczasowych wymienialnych zarządców, czyli polityków i biurokratów. Żaden z nich nie ma tego rodzaju kontroli długofalowej nad tymi aktywami, jakie ma właśnie akcjonariusz, zwłaszcza większościowy akcjonariusz w jakiejś spółce publicznej czy w jakiejś firmie niepublicznej, to jeszcze bardziej. I dlatego Rothbard na przykład uważa, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak inwestycje państwowe, że to jest sprzeczność wewnętrzna, bo to jest oderwane od tej funkcji własnościowej i oderwane jest to od rachunku ekonomicznego z definicji, tak? Bo państwo może obciążać innych kosztami swoich działań, nie dba o wypracowywanie zysku, bo nie musi, jest oderwane od tej konkurencyjnej struktury pobudek, więc Rothbard mówi, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak inwestycje państwowe, jest tylko konsumpcja państwowa. Konsumpcja urzędnicza, dowolne działania podejmowane przez nich. Natomiast są też inne osoby, które w ramach tej literatury na temat politycznej przedsiębiorczości twierdzą, dlaczego nie, tak? Jeśli są podjęte jakieś działania polityczne, które przynoszą konkretnym politykom czy urzędnikom wymierne zyski, no to też jest to jakiś rodzaj przedsiębiorczości, jest to jakiś rodzaj na przykład tam, gdzie mielibyśmy do czynienia z jakąś taką pełnokrwistą własnością tych aktywów państwowych, tak? Może w jakimś takim klasycznym systemie monarchicznym, czy dyktatorskim, czy jakimś takim autokratycznym, to tam w większym stopniu by można mówić o przedsiębiorczości, bo tam mielibyśmy do czynienia z tą funkcją własnościową. Ale z drugiej strony wciąż by to było oderwane od rachunku ekonomicznego w tym sensie, że
taki dyktator może obciążać innych kosztami swoich działań. Także poza tym jest też inna koncepcja politycznej przedsiębiorczości. To znaczy taki przedsiębiorca rynkowy musi się stawać politycznym przedsiębiorcą wtedy, kiedy na przykład się angażuje w jakiś lobbying, próbuje coś ugrać, usunąć sobie jakieś kłody spod nóg, lobbując za zniesieniem jakichś tam szkodliwych ustaw, jakichś szkodliwych regulacji i tak dalej. Więc to jest dosyć taki złożony i wewnętrznie skonfliktowany temat. Jest dużo koncepcji tej politycznej przedsiębiorczości i jako, że zaznaczyłem na wstępie, że samo pojęcie przedsiębiorczości jest do pewnego stopnia takim terminem miękkim, tak? Mniej technicznym niż tam, dajmy na to, kapitał, czy procent, czy zysk, inne tego rodzaju prakseologiczne pojęcia. Także tutaj jest stosunkowo duże pole do wspierania się takiego wewnętrznego, tak? Także tak w największej ogólności tak bym musiał powiedzieć, żeby uczciwie rzecz przedstawić, bo różne są te koncepcje tej politycznej przedsiębiorczości i tego, czy w ogóle można o niej mówić. Wydaje mi się, że już powinniśmy skończyć, bo i tak jesteśmy troszkę po czasie, a seminarium, jeśli się nie jestem pewien, nie jest zaawansowane, ale mimo to wydaje mi się, że może się tam odbywać. Czy tutaj? Tutaj, tak? Aha, 15 po. No już jest w zasadzie 15 po, więc im się musiało przedłużyć z kolei. No ale ja już tak czy inaczej dziękuję ze swojej strony za uwagę.